Na wstępie dodam, że film będzie bardzo amatorski, nie jestem żadnym youtuberem. Będzie cięty, montowany na chama. Filmowiec to ze mnie żaden, ani Scorsese, ani Coppola. Także wybaczcie jakość nagrania. Siema. Jest już troszeczkę tych elektryfikacji na YouTubie, więc ja pokażę Wam swoją. Mój rower to Cannondale Cofeina F2, rocznik 2007. Elektryfikacja była przeprowadzona w lipcu 2019 roku. Elektryfikacja jest na bazie silnika Mxus 30H zaplecionego w tylnym kole o rozmiarze 26 cali na Felzer MX Extreme Jumbo. Silnik to Mxus 30H o nawoju 10x6, czyli szybsza prędkość obrotowa, mniejszy moment obrotowy. Wewnątrz torby znajduje się pakiet Lion w formie trójkąta 60V o pojemności 20,3 Ah oraz sterownik KT Sinus 60-45 A. Uff, kurwa. Na kierownicy wyświetlacz standardowy KTL CD3, pilot, manetka do napędzania tego małego potworka, czujnik hamulca na przedniej klamce. Jak wiadomo, przedni hamulec jest najistotniejszy, tył to tylko spowalniacz. Dodatkowo na rowerze jest zainstalowany klakson, żeby płoszyć ludzi ze ścieżek rowerowych, co by nam pod koła nie wbiegali. Oświetlenie do ścinania drzew w lesie w nocy. Zębatki z korby były trzy, poleciały razem z przerzutką i z manetką. Jest założona zębatka Narrow White 44 zęby. Czujnik pas założony w miejsce najmniejszej zębatki 22-zębowej, tak żeby się ładnie wpasował, wkomponował. Prawie niewidoczny. Wewnątrz torby, może pokażę Wam. To dość ciasno wszystko siedzi. Będzie to dość trudne jedną ręką. Trzeba się posiłkować drugą. Ok, wewnątrz jest bateria od Nexuna, sterownik też od Nexuna, silnik, wyświetlacz, wiadomo, tam wszystko Wam podam w formie tekstowej, co, gdzie i jak, w opisie linki jakieś do stron z tymi gadżetami. Tu mamy jeszcze gniazdo ładowania baterii XLR, ładowarka do tego 3,5 A. Zasilanie na złączach XT150, trochę przerost formy nad treścią, ale pewniejsze niż XT60. Polutowane fazy silnika, ale to też myślę wymienić na jakąś wtyczkę XT90. Zastanawiacie się pewnie, czy to już jest tak wykończone na tip-top i tak dalej. Nie. Jak się zaczyna grzebać w rowerze, to zawsze jest coś do zrobienia. Myślę, że w tym roku torba pójdzie sio. Zamiast niej wstawię skrzynkę, żeby miało to jakiś bardziej schludny wygląd. Hamulce są do poprawy. Tarcze może pływające, żeby zwiększyć siłę hamowania, bo to jednak troszeczkę brakuje na tych Elixach. Już troszeczkę takich zabytkowych, vintage, oldschoolowych. Co więcej tu można dodać? No, polecam każdemu, jest frajda, jest fan. Naprawdę, jak ktoś ma parę złotych do wydania i chce,
Czemu nie? Jak ktoś się gorzej czuje, nie ma zdrowia do jeżdżenia, jak najbardziej zalecam. Sam z tego powodu przeprowadziłem tą elektryfikację, bo zdrowie nie pozwalało już tak więcej jeździć na rowerze. Napęd, jak widać, w rowerze przerobiony na 1 na 9. Z tyłu kaseta XT 9-rzędowa, przerzutka XT. Z przodu tarcza pojedyncza z zębatką Narrow White, 44 zęby. Szczerze powiedziawszy, można dawać więcej. Jeśli ktoś więcej jeździ po szosie, to zalecałbym 48, może nawet 50, 52 zęby. Jeśli ktoś więcej jeździ w terenie, to taka zębatka jest wystarczająca. Co dalej? Pedały zmieniłem z platformowych na zatrzaskowe, bo przy dużych prędkościach na wybojach często nogi spadają z pedałów, co może być dość niebezpieczne, skończyć się jakimś urazem, także lepiej zatrzaskowe pedały posiadać. A jeszcze prowadnica do łańcucha, taka na obejmę, na rurę podsiodłową AliExpress. Podam link w opisie oczywiście, jak do wszystkiego. Często spada łańcuch przy większych prędkościach na wybojach, także takie coś jest niezbędne ze względu na to, że przerzutka jest starego typu, bez sprzęgła. To napięcie łańcucha nie jest tak duże jak w tych nowych przerzutkach. Dodatkowo sztyca amortyzowana Santurn X czy NCX, żeby zwiększyć sobie troszeczkę komfort podróżowania. W miarę miękkie siodełko, takie bardziej turystyczne do dłuższych dystansów. A niektórzy jeszcze powiedzą: o, ale czemu zepsułeś takiego pięknego rowera? Dlaczego? Bo mogłem. Ten rower mnie kosztował 1800 zł. Czy chcecie wierzyć, czy nie? Kupiłem go za tyle na Allegro. W 2014 roku, 15 jakoś tak. Także była to bardzo okazyjna cena. I dlatego też może nie było żal przerabiać tego roweru, coś z nim robić. Wiadomo, rower rzuca się w oczy, zwraca uwagę. Zapytacie pewnie, jakie osiąga prędkości ten potworek. No tak jak podają w sklepie, czyli bez obciążenia ten silnik na w pełni naładowanej baterii wyciąga jakieś 67 km na godzinę. Ale pod obciążeniem, no przy mojej wadze około 90 kg, po asfalcie płaskim prędkości osiągane są rzędu tam 55 km na godzinę. Co jeszcze? Przyspieszenie około 5,5-5,8 sekundy do 50 km na godzinę przy maksymalnym wspomaganiu z pedałowaniem i z użyciem manetki. Także dość mocno wyrywa do przodu. A propos jeszcze wyrywania, nie zakładałem żadnych fantazyjnych, śmiesznych blokad, tylko wzmocniłem sobie dropy z obu stron dość grubą, tam 3 mm blachą nierdzewną, która jest wyszlifowana idealnie pod osi, trzyma od 4000 km, nic się tu złego nie stało. Oś nie próbowała się obrócić, ani koło wyskoczyć, nie ma takiej mowy. Jedyna wada tego rozwiązania to szybko lecące opony. Na początku miałem Duro 2,6, ale strasznie ciężką downhillową oponę. Wytrzymała jakieś 2500 km. Ta ma już jakieś 1500. Też już powoli się kończy. Co tu w ogóle jeszcze można powiedzieć o takiej elektryfikacji? Są wady i zalety, czy zady i walety, jak ktoś woli. Wiadomo, zwiększa się ciężar roweru dość znacznie. Zwiększa się siła żyroskopowa w kole tylnym i to bardzo. Trochę dziwnie się jeździ na początku, trzeba się przyzwyczaić. No to koło dość sporo waży. Cały rower
teraz w tej chwili, w tej konfiguracji, jaką tu widzicie, waży około 26 kg. To tylko dzięki temu, że rower jako taki przed elektryfikacją był dość lekki, 10,5 kg. Przy tak dużej ramie to jest niezły wynik. No i to chyba wszystko. Nie wiem, jeśli macie jakieś pytania, to walcie śmiało w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć jakoś rzeczowo i w miarę szybko. Coś pomóc, doradzić. Nie ma problemu. Dzięki za obejrzenie filmu. Trzymajcie się.